Szanowni Państwo, wiele się mówi w górnictwie o efektywności, o wydajności, bo to jest jakby kierunek dochodzenia do opłacalności i konkurencyjności polskiego węgla na rynku polskim i na rynku europejskim. Jednym z podstawowych kosztów istotnych w całym procesie wydobycia węgla jest koszt związany między innymi z czasem pracy. Dzisiaj przepisy polskie mówią o tym, że czas pracy pracownika dołowego to 7,5 godziny. Sami wiemy, że na te 7,5 godziny od czasu rejestracji do czasu wyrejestrowania się jest to długi proces związany między innymi z transportem ludzi do ściany. Często te ściany od szybu są odległe o parę kilometrów. Często jest to 4-5 kilometrów, a zdarzają się i odległości znacznie większe. To już nie ten czas, kiedy w zasadzie po wyjściu z klatki dochodziło się praktycznie do ściany. Dzisiaj ten czas pomiędzy zjazdem a dojściem do ściany liczy się często w godzinach. Tu na terenie, czy w kopalni Mysłowice Wesoła oddaliśmy 10 marca po rozruchu eksploatacyjnym przenośnik do transportu ludzi. Ten przenośnik do transportu ludzi jest znanym rozwiązaniem w polskim górnictwie, ale tego typu, przy zastosowaniu tych rozwiązań technicznych, jak również kwestii bezpieczeństwa, jest rozwiązaniem pierwszym. Długość tych dwóch przenośników, bo one idą pod kątem prostym, jest to blisko 1300 metrów transportu, a różnica wzniesień pomiędzy siadaniem a wysiadaniem jest ponad 120 metrów. To już jest ładna górka, kiedy trzeba ją przejść na tej długości 1300 metrów. Co to powoduje? To często jest to tak, że górnik po wyjściu z klatki, po zjechaniu na dół i wyjściu z klatki, zanim dotrze do tej ściany, on już jest zmęczony. Często idzie do tej ściany bardzo długo. Dzisiaj skracamy ten czas pracy, ale również poprawiamy bezpieczeństwo przejścia. Często górnicy szli w otoczeniu przenośników transportowych czy różnego rodzaju urządzeń, które w wyrobisku się znajdowały. Dzisiaj to rozwiązanie pozwoli zachować takie naprawdę reżimowe standardy bezpieczeństwa, poprawi wydajność i efektywność. Dzisiaj ten transport odbywa się w obie strony tymi przenośnikami. Jeżeli chodzi o transport do ściany, to odbywa się od praktycznie wyjścia z klatki do ściany, natomiast transport z powrotem to ta najdłuższa taśma ponad 1000 metrów, a reszta to już jest na pieszo. Skraca to dojście do ściany w granicach ponad 20 minut na jednego pracownika. Gdyby przeliczyć 50 pracowników na zmianę razy 3 czy często 4 zmiany, byśmy wyliczyli, to jest około 25 godzin roboczych na zmiany. Gdyby to przeliczyć w stosunku do ludzi, no to jest 4-5 pracowników trzeba by było więcej w tym samym czasie. To pokazuje, że tego typu rozwiązania powinny być stosowane. Oczywiście one są kosztowne, ale w perspektywie czasu są opłacalne. Nie są to drogie znowu urządzenia, one są porównawcze z kolejkami tradycyjnymi spongowymi w sensie kosztowym, natomiast w sensie efektywnościowym nieporównywalna skala. Poza tym jest to w ruchu ciągłym, dwa z określoną prędkością i względy bezpieczeństwa przejazdu taką taśmą są o wiele wyższe od standardów, które zapewnia nam przewóz tradycyjnymi środkami transportu, czyli kolejkami.